Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 27 marca, pora co nieco przed świętami zaktualizować, słuchajcie, co dzisiaj w programie. LTC, widzę 10 łapeczek na LTC, więc zobaczymy sobie Litecoina, bo Litecoin jest bardzo ciekawy, to wam powiem dlaczego. Zrobimy sobie Bitcoina oczywiście i moja, że tak powiem, moje widzimisię na Bitcoina, czyli co byłoby dla mnie najlepszego, co mogłoby mnie spotkać na Bitcoinie. Przedstawię wam też również wykres przedstawiający zarobki realne, które się już udało zrealizować podczas tych wzrostów, a także kilka altcoinów, m.in. Atom, Cyber, no i coś tam jeszcze na warsztat wrzucimy. Jeżeli jesteś zainteresowany, no to lecimy z koksem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie na kurs CatPro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami, niepotrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować. Mamy dodatkowo część futures, jeżeli cię interesuje, tutaj filmiki do obejrzenia, takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20:00. Możesz sobie wejść o 20:00, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej, dzięki tutaj jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Okej, słuchajcie, na początek zarobeczki, bo piękny miesiąc marzec, tu już się powiększyły te zarobki, bo jeszcze wczoraj, przedwczoraj take profity powpadały, a to chyba było przedwczoraj, tak? Nie, to było 24, dobra, czyli jeszcze się zwiększyły. Słuchajcie, ogólnie prowadzę na grupie statystykę zarobków, wykorzystując tutaj strategię 50-15 i moje HP. To są głównie zarobki właśnie z 50-15 i HP połączone. Więc słuchajcie, na chwilę obecną cała bestia wyglądała tak. Czyli też nie było źle, prawda? Bo w beście też mamy te strategie, głównie 50-15 jest strategią pod bestę. No a HP-ki czy tam swingi są takie luźne już i pod hostce, i pod bestę. Więc zobaczcie. Od czerwca 20, który to był rok, kurczę, 21, 22 chyba. Od czerwca 22 roku te zarobki były na takich poziomach stałych, że tak powiem. Najgorszy tutaj był czerwiec, lipiec, sierpień, aczkolwiek były to najlepsze momenty, w których najlepsze pozycje zostały pozajmowane. No i tutaj od października tak naprawdę zaczął się wystrzał. Listopad był dobry, później grudzień był dobry, styczeń był dobry, luty był dobry, no i teraz marzec, słuchajcie, bardzo dobry. Mówię tu o zarobkach zrealizowanych, czyli nie papierowych. To już są zyski, słuchajcie, zrealizowane. Między innymi dzięki Bitcoinowi i altcoinom, które rozgrywam w strategii HP, które też prowadzę na grupie i mówię, co robię na poszczególnych altcoinach. Więc bardzo fajnie, marzec rekordowy i teraz tak, słuchajcie, marzec wychodzi na to, że dał 30 razy więcej niż średnia BESSY, no bo w BESSY też żeśmy tutaj, tak jak mówię, wykorzystywali strategię pod zarabianie, czyli marzec ogólnie, słuchajcie, 30-krotnie większe zarobki, bardzo fajnie. Natomiast projektów, które prowadzę na grupie, no jest jeszcze dużo, czyli ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jeszcze troszkę do wyjęcia jest, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o projekty, no to te, które na chwilę obecną prowadzę, no to jest ich... Gdzie one są? Tu są. Czyli to jest ta cała lista, słuchajcie, jeszcze projektów, które prowadzę. I to prowadzę nie pod hodl, tylko w strategii HP, czyli w takim luźnym zarządzaniu kapitałem, który świetnie się, słuchajcie, sprawdza, zarówno w hoście, jak i w beście. Dobra, przechodzimy sobie do Bitcoina i teraz tak, moi drodzy, mamy sytuację taką, że nic nie wiemy, ok? I słuchajcie, jak ktoś wam gdzieś będzie wmawiał, że coś wie, no to nic nie wie, ok? Słuchajcie, nic nie wiemy, bo mamy tak, po prostu korektę dostaliśmy, strzał w dół, korektę dostaliśmy, teraz powrotną, strzał w górę i są opcje, jest kilka tak naprawdę, dlatego mówię, że nic nie wiemy. Pierwsza opcja to spaść tutaj jeszcze do tych stref popytowych, to jest pierwsza opcja. Druga opcja to zrobić tutaj taki trójkącik, jak korekta płaska i z niego wybić się na 83 tysiące. Trzecia opcja, wpaść w ruch boczny, prawda? Czwarta opcja, w ogóle niżej spaść. Piąta opcja,
rosnąć. Więc tak naprawdę, słuchajcie, wiemy, że nic nie wiemy. I w tej sytuacji nie da się niczego tutaj wykombinować, prawda? Na razie, tak jak mówię, jest ta korekta, która wygląda dobrze, jest tu siła, co zresztą widać, czyli gdyby tutaj była jedna z tych opcji, czyli spadek tu lub spadek tutaj, no to jest to bez znaczenia, czyli tak naprawdę, no bez sensu patrzeć jest na wykres Bitcoina. No tak naprawdę, no nic tutaj, słuchajcie, nie przepowiemy. I też nie o to chodzi, żebyśmy cokolwiek tutaj przepowiadali. O co chodzi, słuchajcie? Chodzi o to, żebyśmy po prostu wiedzieli, bo ja was tego cały czas jakby uczę, żebyśmy wiedzieli, co będę robił, jak będzie spadać i co będę robić, jak będzie rosnąć, czyli sprzedawać tak naprawdę. Czyli słuchajcie, w sytuacji, gdy będzie rosnąć, no to wiemy już po analizie, no bo to tutaj, jak mnie obserwujecie od dłuższego czasu, no to wiecie, że te wszystkie strefy, jakie rysuję, no to zawsze tam są te reakcje, prawda? Przeważnie. W 90%, 99%, o może tak. Czyli wiemy, że jak będzie rosnąć, to że mamy tutaj strefę podażową na 75 i na 77, teraz się nowa strefa podażowa pojawiła tu jeszcze. Wiemy, że następna strefa to jest 83 tysiące i 100 tysięcy. Na tych strefach możemy się ustawiać na przykład ze sprzedażą, prawda? Nie wiem, która z tych stref będzie silniejsza, która z tych stref zrobi jakąś większą korektę. To już, słuchajcie, tego nikt nie wie, ok? Ale wiemy, że tutaj są te strefy podażowe, w których osoby, które są zainteresowane sprzedażą, prawdopodobnie będą to wykorzystywać, prawda? W razie spadków wiemy, że to jest strefa popytowa, to jest strefa popytowa i tu pewnie jeszcze się znajdzie następna strefa popytowa. Czyli gdyby Bitcoin spadał teraz, czyli gdyby, okej, okay, coś się zwaliło, bo teraz z Qcoinem jest też problem, że tam Qcoin prawdopodobnie będzie oskarżany, to gdyby się coś zwaliło, to słuchajcie, ja wam powiem szczerze, tylko że robię to w strategii, pod średni termin, że to będzie moja strefa, z której się zainteresuję, to będzie moja strefa, z której się zainteresuję i może, znaczy na pewno niższe, które tutaj wam dorysuję te strefy po analizie, ale to jeszcze troszkę za wcześnie, więc te dwie strefy na pewno będą mnie interesować. I teraz czego bym sobie życzył na Bitcoinie? Słuchajcie, życzyłbym sobie jednej rzeczy, żeby spadło. Ok, żeby spadło po prostu, żeby Bitcoin spadł. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wzrost też mi nic nie daje, bo tutaj zaraz są dwie strefy podażowe, z których i tak możemy zareagować spadkami znowu, więc to będzie takie przeciąganie w czasie. No fajnie, gdyby rosło, tak? Też fajnie, gdyby rosło, ale gdyby od razu przebiło te strefy i poszło wyżej. Tutaj na 80 lub na 100, to byłoby fajnie. Ale dlaczego mówię, że lepiej byłoby, gdyby spadło? Ponieważ wtedy, słuchajcie, dla średnioterminowych pozycji byłaby znowu szansa zakupu, ok? I znowu szansa na kolejną falę wzrostową. Pamiętajcie, ja już wam też mówiłem w poprzednim wideo, że halving, ogólnie rzecz biorąc, no za 2-3 tygodnie będziemy mieć, a to jest dobry moment, że niektórzy prawdopodobnie mogą sprzedawać, mogą, nie muszą, prawda? Natomiast ja bym sobie życzył spadków, żeby jeszcze przez pół roku spadało, żeby, słuchajcie, zrobić sobie średnioterminowe pozycje. Bitcoin i tak spadnie, tak czy siak spadnie, słuchajcie, czy to z tego poziomu, czy to z tego poziomu, nic do nieba nie rośnie, pamiętajcie o tym, jak ktoś wam chce wmówić, że coś rośnie do nieba, to nie, nic nie rośnie do nieba. Ok, więc tutaj słuchajcie, te świece, ten cały ruch, nawet do 100 tysięcy, on i tak skorekci. Ok, on i tak skorekci. No ale jakby nie było, plan jest. Natomiast to, co ja bym sobie życzył, no to spadków i wam powiem wtedy, gdzie będę mocno zainteresowany kupnem. Natomiast na tą chwilę tak naprawdę mało ważne, co robi Bitcoin, szczerze mówiąc. Bo czy będzie rosnąć, no to plan do stref podażowych gdzieś tam wyjścia jest. Jeżeli będzie spadać, no to plan zakupowy też się na szybko, słuchajcie, zrobi. Litecoin, przechodzimy do Litecoina i słuchajcie, Litecoin jest w ciekawych momentach, sytuacjach, ponieważ Litecoin od dłuższego czasu akumuluje. Tutaj też Litecoina bardzo mocno od 2 lat już ponad, słuchajcie, prowadzę na grupie w strategii 50-15. Jest to strategia pasywnego zarabiania połączona z zarządzaniem kapitałem. Litecoin średnio u nas na grupie, jak liczyłem, bo teraz już nie liczę, ale liczyłem jeszcze pół roku temu, to w beście, słuchajcie, płacił 6,5, w ciągu roku co 6,5 dnia płacił pieniądze Litecoin nam w strategii. Więc Litecoin jest idealny, to jest taka dojna krowa, słuchajcie, do wyciągania kapitału tak naprawdę. No i teraz tak, Litecoin ogólnie akumuluje i teraz cała ta strefa, ogólnie cały ten poziom, wszystkie te poziomy w mojej opinii są dobre. Ok, ponieważ Litecoin jeszcze nic nie zrobił, zauważcie, prawda? Natomiast strefami podażowymi pierwszymi,
z których, znaczy ja się na pewno będę take profitował. Pierwsze moje take profity będą w tych okolicach, czyli 182-210. Na razie Litecoin jeszcze tam nie dotarł, więc jeszcze daleka droga, więc to są, słuchajcie, takie take profity, znaczy takie najbliższe strefy. Raczej bym stawiał od razu tutaj, no, przepraszam, sobie wziąłem to, pod te poziomy, prawda? 100-140 to jest taka, no, większa strefa podażowa, z której powinniśmy, która jest dobra jakby pod pierwsze jakieś tam wyjścia w mojej opinii. Później jest $367. Zobaczymy, jak sobie Litecoin poradzi. Natomiast widzicie, on tutaj niewiele procentowo dałby zarobić, ale jest w miarę pewnym aktywem, ok? Czyli takim, że no, coś tam będzie robić zawsze. Czyli LTC, cała dla mnie strefa jakby interesująca, bez żadnych stref popytowych, bo tak naprawdę na Litecoinie nie patrzę, tylko tak jak w strategii, no to też nie patrzę. Po prostu jest to dla mnie cały czas fajna strefa jakby do popytowa, nawet jakby tu spadł, to by byłoby jeszcze fajniej, bo jeszcze można byłoby coś tutaj, słuchajcie, jakby dokupić. Natomiast to są moje strefy wyjścia na LTC. Przechodzimy sobie do Atoma i teraz, słuchajcie, w razie spadków, czyli gdyby mój, że tak powiem, moje marzenie się wypełniło, spadkowe, to słuchajcie, chciałbym tutaj Atoma widzieć w tych okolicach, czyli $8.153. 853, znaczy Atoma, czyli to jest odpowiednio, słuchajcie, 30, tylko 30% niżej, 31% niżej, czyli w razie spadku chciałbym go tam widzieć i stąd byłbym zainteresowany wziąć Atoma, czyli już mam plan w razie spadków. Natomiast w razie wzrostów, słuchajcie, i takie spadki mogą być, prawda, bo zobaczcie, że te pierwsze fale, jakie tutaj były, no to też jakoś tam mocno spadały na początku. Czy nawet ta fala, która tutaj była, też ładnie spadła, więc ta fala tym bardziej ma szansę tam jakby spaść. Natomiast gdyby nie spadało, gdyby rosło, to po przebiciu tego miejsca, ok, po przebiciu tego miejsca dostajemy kolejny impuls falowy i powinniśmy sobie spokojnie gdzieś tam docierać do 27.493, czyli tu jakaś korekta powiedzmy i tutaj powinno docelowo dotrzeć to do 27.493 w razie przebicia, słuchajcie, tak naprawdę tego już poziomu, bo ten poziom jak przebije, no to już raczej będzie atakować szczyt, a jak szczyt, tutaj często jest na rynku krypto tak, że jak przebijamy szczyt, to jeszcze robimy korektę, no bo tu są ustawione osoby ze sprzedażą, robimy korektę, no i dopiero idziemy sobie tam gdzieś dalej, więc tu na Atomie, jeżeli scenariusz w dół, to tu jest strefa fajna popytowa. Jeżeli scenariusz w górę, to po przebiciu tego będziemy atakować szczyt. Po szczycie, ewentualnej korekcie, jeżeli będziemy się dalej budować, no to już będziemy gdzieś tam aspiracje mieć pod 27.493. Cyber, słuchajcie, na cyber, no o cyberze wam też mówiłem, moje wejście w cyber, no to było z tych okolic. Jest tu odwrócona złota strefa, czyli mamy odwróconą złotą strefę po analizie technicznej. O odwróconej złotej strefie, no nie przeczytacie niestety w książkach, ale no musicie mi zawierzyć na słowo, że jest to jakby strefa podażowa po mojej gdzieś tam metodologii. Zasięgi następne na cyber są następujące. Tu już takie duże zasięgi daje, ponieważ nie ma się tutaj co pieścić z cyberem. Czyli po przebiciu tego szczytu będziemy atakować tą strefę. Duża jest ta strefa, w ogóle duże są te strefy, bo jest też wykres młody, nie za bardzo da się coś tutaj więcej wyrysować oprócz tych dużych stref. Więc to jest taki punkt docelowy po przebiciu szczytu, czyli to jest $26. No i gdyby sobie poradził z tą strefą, no to później mamy target, słuchajcie, na dolarów 44, gdyby sobie poradził oczywiście, a gdyby sobie poradził z tą strefą, gdyby było aż tak dobrze, no to mamy target później, słuchajcie, na $85. Czy jest to możliwe? Jasne. Nie takie coiny, nie tyle robiły w hossach, więc słuchajcie, jest to jak najbardziej możliwe. Tutaj jeszcze wam dopowiem, że słuchajcie, gdyby według cyklów korekta wystąpiła na Bitcoinie jednak, czyli gdybyśmy jednak mimo wszystko rozpoczęli tutaj spadki większe, pohalvingowe, to powinno to trwać do końca roku, pamiętajcie o tym, czyli do końca roku, więc te strefy popytowe, które ja tu wyznaczam, mają sens, bo one mogą być jeszcze, słuchajcie, zaliczone. Nie mówmy nigdy na rynku, że czegoś być już nie może, prawda? Co tam jeszcze? Cake, słuchajcie,
Cake to tutaj króciutko, dwie strefy podażowe, czyli gdyby Cake, słuchajcie, przebił to miejsce, to tutaj ma otwartą drogę do 6645, tylko też z korektami, pamiętajcie, bo to nigdy nie wygląda tak, że jak przebijamy, no to musi być pionowa krecha w górę, prawda? Tutaj niestety mogą być jeszcze korekty, czyli normalny ruch falowy, prawda, przed taką strefą. Natomiast przy tej korekcie, no późniejszy ruch i tak gdzieś tam te strefy musi zaliczać. No gdybyśmy tą przebili, no to 16,24. No i NIR, słuchajcie, tylko tutaj nie mam w razie spadków żadnego miejsca, to trzeba by już w razie spadków, tak samo jak na NIRze, też nie mam żadnego miejsca. Natomiast NIR, jeżeli przebije to, no to najbliższa strefa 11,476 i nie mam tutaj żadnej strefy popytowej. Czyli w razie spadków, no miałbym tutaj troszeczkę trudność z określeniem, gdzie jest dobre miejsce, ale tylko na początku. Później wraz ze spadkami taka strefa by się, słuchajcie, na pewno znalazła. Więc to tyle na dzisiaj, co bym chciał Wam przekazać. Napiszcie w komentarzu, co na następne wideo, jakie strefy popytowe w razie spadków, strefy podażowe w razie wzrostów. To zawsze fajnie, warto wiedzieć, gdzie na wykresie są te strefy fajne, czy to zakupowe, czy sprzedażowe. No i jeżeli macie jakieś pytania, no to też serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Na wszystkie pytania odpowiem. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia po świętach.